Kiedy wszyscy martwili się, co z zapowiedzią zapowiedzi Ligi 324? Przecież miała być w czwartek, albo powinna być w czwartek. No to samo GGG stwierdziło, że zaskoczy nas właśnie dwoma teaserami w sobotę z samego rana. Trzeba przyznać, będzie to całkiem przyjemny weekendzik. Cześć, witam was, z tej strony Dedras, a w dzisiejszym materiale zobaczymy i lekko omówimy teasery, które przygotowało dla nas Grinding Gear Games, jak również dowiecie się, kiedy nowa liga. Zapraszam na krótki seans, żebyśmy wiedzieli, o czym będziemy rozmawiać. Najpierw Path of Exile 1, Necropolis. May the prosperity granted to the Eternal Empire remain forevermore, ensuring our descendants have the means to return to greatness! I hope you're not afraid of a little dirty work. A teraz Path of Exile 2. Danger lurks around every corner. What happened to my forest? Prowler! Freeze! Take this! No i na tym ekranie możemy zobaczyć, że stream odbędzie się 21 marca o godzinie 22. Na temat samego trailera, teasera właściwie, związanego z PoE2 nie mam wam zbyt wiele do powiedzenia. Będziemy mogli zobaczyć rangerkę, będziemy mogli zobaczyć gameplay z łukiem. Gameplay tutaj wygląda na dosyć mocno wyreżyserowany, więc raczej nie spodziewajcie się, że będziecie się skradać w samym PoE2. Natomiast wygląda to bardzo, bardzo ładnie. No i tak naprawdę tyle można powiedzieć. Zobaczymy, czym GGG nas zaskoczy, jeśli chodzi o zapowiedź do Path of Exile 2. Natomiast dużo ciekawsze rzeczy dzieją się w przypadku Path of Exile 1 i zanim zacznę omawiać jakby sam ten teaser, bo trochę tutaj jest do poruszenia, no to właśnie tak jak wspomniałem, sama liga, sam właściwie zapowiedź będzie o 22-21 marca, no i dostępne oczywiście będzie na Twitchu. Zapraszam was do mojego Twitcha, do którego link macie w opisie, ponieważ dostaliśmy też informację, że będą oczywiście Twitch dropy za oglądanie transmisji z zapowiedzi ligi. Jeszcze nie mamy informacji o tym, co będzie w tych Twitch dropach, ale zrobię pewnie na ten temat odpowiedniego shorta. Natomiast sama Liga 324 będzie 29 marca, zapewne też w okolicach godziny 22, co jest troszeczkę niefortunne, ponieważ no wypada to na święta, więc no są to święta dosyć często rodzinne, dlatego pewnie będziemy mieli mniej czasu niż więcej czasu, no ale jednak no, przynajmniej wiemy, kiedy nowa Liga. No i teraz sama zapowiedź Ligi Path of Exile 1. Na samym starcie mamy tutaj jakiegoś pana grabarza, który wypowiada jakąś tam inkantację, gdzie wspomina na przykład o The Eternal Empire, czyli Wieczne Imperium, które możemy kojarzyć z mechaniki Legion. Po tej inkantacji w środku pojawia nam się chyba miecz, który gdzieś tam dookoła którego pojawia się łuna światła, jakby portal. Co tak naprawdę to będzie robić, ciężko mi powiedzieć. Nie mam totalnie pomysłu, czym może być ta mechanika ligowa. Natomiast samo logo, jak również grafika tego grabarza, która gdzieś tam pojawiła się w internecie, kolorystycznie oczywiście może być całkowicie oderwana od lore ekspedycji, ale kolorystycznie przypomina mi odrobinę światło, które pojawia się właśnie w ramach mechaniki Expedition. Czy jest to jakoś lore'owo powiązane? No, ciężko powiedzieć, ale jakby na to nie patrzeć, w ekspedycji odkopujemy częściowo jakieś groby, skąd pojawiają się właśnie potwory runiczne. Co prawda wykopujemy je dynamitem, no ale gdzieś tam mechanicznie brzmi to bardzo podobnie do Necropolis, no i kolorystycznie też jak najbardziej pasuje. Natomiast po logo możemy zobaczyć już totalny misz-masz postaci, ponieważ mamy Katarinę, Lycję oraz trzech bossów abysowych, gdzie jeden z nich jest delwowy, a dwóch związanych z mechaniką abysu.
I tutaj totalnie nie mam pomysłu już zupełnie, co, o co może chodzić w ramach mechaniki ligowej. Jak widzimy, dwie, a nawet możliwe, że trzy z tych postaci, wszystkie, no w sumie cała trójka, klęczy przed Katariną i Lycją. No, Katarina jest związana gdzieś tam z mechaniką nekromancji. Lycja nawiązała jakiś pakt z demonem z Beyondu, więc jakby mają te motywy odrobinę faktycznie, powiedzmy, że powiązane. No i teraz pytanie, czy po prostu bossy abysowe będą gdzieś tam pracowały dla Katariny i Lycji? Czy może w ogóle powinniśmy podejść do tego zupełnie inaczej i tutaj będzie mój taki cichy strzał, że tak naprawdę bossy abysowe faktycznie będą związane z mechaniką ligową, ale Katarina i Lycja będą nowymi uberbossami. No, być może całkowicie przestrzelone, no ale tak naprawdę ciężko jest mi tutaj coś więcej na ten temat powiedzieć. Wydaje mi się, że może to zapowiadać pewne zmiany w mechanice syndykatu. Jako że wiemy, że krafty syndykatowe będą zitemizowane w lidze 3.24, czyli będziemy mogli wyciągać na przykład wbijanie itemu z Ace Link z syndykatu w formie przedmiotu i potem sprzedawać to na tradzie. Natomiast moja teoria troszeczkę zaczyna leżeć, jeśli tak pomyślę o walce z Uber Lycją, ponieważ no nie wyobrażam sobie teraz, żeby wprowadzili coś takiego jak Uber Sanctum, bo tak naprawdę Uber Sanctum już po części istnieje, gdzie mamy The Original Sin, Uber Sanctum, gdzie nie możemy dostać hita tak naprawdę. Natomiast no być może będzie to coś nowego albo osobna walka, podobnie zresztą jak było na przykład z Oshabi, gdzie ona wcześniej była wewnątrz mechaniki ligowej, a potem ją sprowadzili do formy osobnej mapy. Więc być może też będziemy mieli szansę na zawalczenie z Uber Lycją. Nie wiem, to są czyste strzały. Więc to tyle w tym materiale. Tak naprawdę nie mam nic więcej do powiedzenia, bo nie ma co zgadywać. Nie mam pomysłu, czym może to być. GGG lubi podbierać sobie mechaniki z innych jakichś gier i wprowadzać je w formie hack and slasha, więc no, nie pozostaje nam nic innego jak czekać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Jeszcze raz zapraszam Was na transmisję na żywo 21 marca o 22. No i to tyle. Trzymajcie się, moi drodzy. Do następnego i cześć.